Twoja telewizja. Mazowsze TV. Ogólnokształcącego szkolnictwa w Błoniu sięgają lat okupacyjnych, kiedy w roku szkolnym 1943-44 w tajnych kompletach realizowanych przez nauczycieli szkoły podstawowej nr 3 uczestniczyły pierwsze grupy uczniów. Organizatorem konspiracyjnego przedsięwzięcia był jej ówczesny dyrektor Władysław Pikiewicz. Grupa nauczycieli pracujących z narażeniem życia w różnych porach dnia i w różnych punktach miasta na kompletach realizowała program szkoły średniej ogólnokształcącej. Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego w Błoniu to jest szkoła wyjątkowa. To jest szkoła średnia, która na terenie powiatu warszawskiego zachodniego ma tak zwaną najwyższą zdawalność matur. To świadczy o bardzo wysokim poziomie, jaki ta szkoła prezentuje. To szkoła, która ma wyjątkową kadrę pedagogiczną. Szkoła, która wyjątkowo dobrze przygotowuje naszych uczniów zarówno do matury, jak i później do kontynuacji studiów. No i szkoła, która dzisiaj właśnie wchodzi w jubileusz 70-lecia działalności. To również wielka historia tej szkoły, wiele wydarzeń. To ponad 4 tysiące absolwentów i także wielkich ludzi, wielkich wychowanków. Tutaj wspólnie postanowiliśmy zrobić taką tablicę z nazwiskami tych 4000, no już prawie 4200 absolwentów, także mam nadzieję, że Państwo udadzą się, zwiedzając wystawę, zerkniecie, czy nie mamy jakichś pomyłek w imionach, nazwiskach. I te 4200 nazwisk, mówię, jak się pojawiło na tej tablicy, to tak popatrzyłem, że rzeczywiście możemy powiedzieć, jesteśmy liceum ogólnokształcącym. Ta szkoła to dla mnie praktycznie od 76 roku dom. Spędzam bardzo dużo czasu, najpierw jako uczeń, później jako nauczyciel, no a od 5 lat jako dyrektor tej szkoły. Także chcąc, nie chcąc, człowiek się bardzo, bardzo zżył z tą szkołą. Zawsze była to szkoła mająca wysoki poziom. My się szczycimy absolwentami, tak jak dzisiaj mówiłem, w większości uczelni to pracownicy naukowi, to nasi absolwenci, bardzo dużo lekarzy, prawników. Także widać, że szkoła dba cały czas o wysoki poziom. Teraz jest takie pytanie, czy my dobrze przygotowaliśmy Państwa do życia? Tak jak mówię, śledzimy w tej chwili te losy absolwentów, jesteśmy pod wrażeniem, ile osób pracuje na wyższych uczelniach, piastując bardzo różne stanowiska naukowe. W tej chwili mamy szkołę bardzo nowoczesną. Jeżeli przejdziemy się po pracowniach, nie odbiegamy od standardów światowych, tak trzeba powiedzieć. Obserwuję inne placówki, wygląda to zdecydowanie gorzej. Tutaj naprawdę bardzo dużo zawdzięczamy gminie. Jesteśmy jedną z niewielu szkół, które organem prowadzących jest gmina. Większość szkół średnich podlega pod powiat. Także ta bliskość z gminą daje nam możliwość lepszego rozwoju.
zawód, tak powiedzieć, stanowisko dyrektora to jest duże wyzwanie, bardzo często niewdzięczne, ale jest to taka funkcja, która daje możliwość spełnienia swoich pomysłów, także łatwiej je zrealizować. Także rzeczywiście po upływie tych 5 lat i po 30 latach pracy w tej szkole czuję, że warto było tutaj zacząć pracować. My wszyscy mamy takie szczęście do grona pedagogicznego, że zawsze to byli tacy nauczyciele, którzy zapadają w pamięć naszych absolwentów. Także wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich naszych nauczycieli. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Cińskiemu, wszystkim poprzednim dyrektorom, całej kadrze pedagogicznej. Dziękuję także wszystkim absolwentom, którzy ukończyli to liceum. Życzę tej szkole kolejnych tak wspaniałych jubileuszy i tak wielu, wielu wychowanków. Do roku szkolnego 2014-2015 szkoła wypuściła około 4200 absolwentów. Dla lokalnego środowiska błońskiego to duża liczba. Mamy nadzieję, że obchodzone uroczystości 70-lecia istnienia szkoły pozwolą tym, którzy tu pracowali, uczą się bądź uczyli, czy wreszcie w Błoniu mieszkają, wagę tego faktu ocenić i docenić. Twoja telewizja. Mazowsze TV.